Witam Państwa w programie Gliwicki Przegląd Sportowy. W świąteczny weekend większość gliwickich drużyn biorących udział w rozgrywkach ligowych pauzowała. Dla części sezon jednak już się zakończył, dlatego dziś przyszedł czas na podsumowanie poczynań siatkarek AZS-u Gliwice. Na początek jednak spotkanie z wicemistrzyniami Śląska. O jakiej drużynie mowa? Radek Nostal, zapraszam. Nasz dzisiejszy serwis zaczynamy od wizyty w klubie z ogromną tradycją piłki ręcznej. Tradycje te bez wątpienia podtrzymywać będą zawodniczki SPR-u Sośnicy Gliwice z rocznika 2004. Młode sośniczanki w turnieju finałowym rozegranym w Rudzie Śląskiej uzyskały tytuł wicemistrzyń Śląska. Szczypiornicki odwiedziliśmy na treningu, aby porozmawiać o tym sukcesie, a także o ich przygodzie ze sportem. Mam przed sobą wicemistrzynię Śląska, piękne, uśmiechnięte. Cieszycie się z tego sukcesu? Myślę, że bardzo, prawda? Tak. Jak najbardziej, żeby być z 17 drużyn drugie, to jest wielki czyn. No bardzo wielki dla nas jest sukces, dla mnie też. No nasza drużyna od zawsze na to czekałyśmy, żebyśmy miały chociaż drugie miejsce, się cieszyłyśmy. No i bardzo dla mnie, ja się bardzo cieszę. Chociaż drugie miejsce, liczyłyście na pierwsze. No, liczyłyśmy na pierwsze. No. Ale te drugie też dobre. No, te drugie też dobre. Często tak się zdarza, że srebrni metaliści są mniej szczęśliwi niż ci brązowi. Dlaczego? Myślę, dlaczego tak jest? No, bo ci srebrni woleliby pierwsze bardziej miejsce niż drugie, a trzeci no to chociaż się cieszą, że chociaż trzecie mają, no. No i tak to właśnie lepiej. Bardzo dumnie to brzmi, wielki sukces wicemistrzostwo Śląska. Rzeczywiście jest to jakaś tam nagroda dla tych dziewczyn za 2 lata ciężkiej pracy, za poświęcenie. Musiałyśmy rozegrać 3 turnieje i zwycięzca 3 turniejów kwalifikował się do finału A. Pokonałyśmy 2 zespoły, Żor i naszego tutaj rodzimego przeciwnika, czyli na drugi zespół Sośnice. W finale niestety nie powiodło się, porażka z Rudą Śląską. No powiodło się, oczywiście, że się powiodło, bo mamy wicemistrzostwo Śląska. Ale rzeczywiście zespół Zgody Ruda Śląska w tym dniu od nas był zdecydowanie lepszy i zajęliśmy dlatego 2. miejsce. Powiedziała Pani 2 lata ciężkiej pracy, 2 lata trwała praca od podstaw. Czy dziewczyny miały już jakieś przygotowanie sportowe wcześniej? Od podstaw, w 4. klasie grupa naborowa i teraz już jesteśmy pod koniec 5., więc 2 lata takiej no, ciężkiej pracy dla tych dziewczyn, bo to są uczennice klasy sportowej Szkoły Podstawowej nr 14. Na co dzień w 1. klasie są, ćwiczą, uczą się, muszę nadmienić, że uczą się bardzo dobrze, więc tak czasami żartuję, że są niegrzeczne, ale no, trzeba naprawdę im oddać, że poświęcają się i godzą naukę ze sportem. Ja myślę też tutaj trzeba podkreślić, że tu jest duże zaangażowanie ze strony rodziców, bo jeśli jest poparcie ze strony rodziców i widać to, że rodzice chętnie udzielają się, to te dziecko też czuje, że ma poparcie. Nie ze strony trenera, tylko ale też z domu. Ja myślę, że to jest fajna grupa, która miejmy nadzieję w przyszłości powtórzy jakiś nie jeden jeszcze sukces. Wiele jest rodziców, którzy przychodzą, kibicują też. Teraz właśnie zrobili rodzice za mistrzostwa taki baner. I to nam tak, to tak wspierało, taka myśl, że są z nami. Czyli ważne jest wsparcie rodziców i kibiców. Tak. Niesie do boju, niesie do walki. To jest takie, że możemy, jak wygramy, to robimy tak też coś dla nich i są tacy z nas dumni. I to też taka myśl, która nas podtrzymuje, na przykład gdy jesteśmy zmęczone. Ja na przykład jak jestem zmęczona, to jeszcze próbuję dalej, bo widzę, że moi rodzice wierzą we mnie. Często przychodzą na mecze. Mój tata tak, bardzo mnie wspiera. I co, dopinguje głośno, krzyczy z trybun? Tak, jeszcze z innymi ojcami od koleżanek też krzyczą i nas dopingują. Co krzyczą? Sośnica! I cały czas tak krzyczą. Czy są jakieś osoby, są jacyś reprezentanci, którymi się inspirujecie na przykład reprezentacji damskiej lub męskiej? Na przykład bracia Jureccy. Bracia Jureccy. Albo Karol Bielecki. Bielecki, no. Czyli jednak ta reprezentacja męska? No, w większości więcej oglądamy tej reprezentacji męskiej i jeździmy też na mecze do Spodka, do Katowic. Tak, bardzo się inspirujemy tym. Zawsze, kiedy przyjeżdżamy gdzieś na mecze, na turnieje, to zawsze liczymy na 1. lub 2. miejsce. No. Oglądacie zawziecie te mistrzostwa? Tak, kiedyś to poszliśmy do takiego baru i oglądaliśmy na wielkim telewizorze. No, fajnie było.
No, przebywałyśmy w otoczeniu. Tak. Chciałabyś kiedyś grać na takim poziomie, chciałabyś być właśnie na takich mistrzostwach. Tak. A co jest takiego wspaniałego w tym sporcie? No, że... Dla was. Dla mnie. Tak naprawdę wolno zostawić całe serce na boisku. To jest wspaniały sport, jeżeli chodzi. Czasami można sobie coś zrobić, ale to nie znaczy, że trzeba się poddawać. No tak, i właśnie też nas piłka ręczna łączy, bo na przykład dużo osób się nie lubiło, ale dzięki piłce ręcznej się zżyliśmy, bo jak się nie lubimy, to się raczej nie da grać na boisku. Czyli pełna integracja dzięki piłce ręcznej. Tak. Cieszymy się, ale ja już się sprowadzam na ziemię, że zabieramy się po świętach do ostrej pracy, bo to jest przystanek dopiero, że jeśli chcemy osiągnąć coś w przyszłym roku, udowodnić, to trzeba pracować, pocieszyć się i zapomnieć, że każdy sportowiec musi mieć to w sobie, że muszę się doskonalić z dnia na dzień. Nie możemy poprzestać na tym wicemistrzostwie Śląska z tej kategorii tylko. Zawzięcie mają naprawdę ogromne zawzięcie i to się liczy w sporcie, bo niestety trzeba mieć charakter do sportu. Ja tylko mam nadzieję, że to będzie pierwszy początek taki tej ich drogi, że tak powiem, sportowej. Siatkarki AZS-u Politechniki Śląskiej Gliwice w zakończonym niedawno sezonie spisały się zdecydowanie poniżej oczekiwań kibiców, zajmując ostatnie miejsce w tabeli pierwszej ligi. Zapraszam na rozmowę z trenerem akademiczek, a zarazem prezesem AZS-u, który obszernie podsumował sezon w wykonaniu swoich zawodniczek, a także ocenił pracę pozostałych drużyn Politechniki. Panie trenerze, mieliśmy okazję rozmawiać około roku temu przy okazji awansu z drugiej ligi do pierwszej. Były wtedy gratulacje, była radość. Teraz po roku przyszedł czas na weryfikację. Poziom ligi chyba bardzo trudny. Widać było w 20 meczach, statystyka nie kłamie, aż 15 porażek, tylko 5 zwycięstw. Jak pan skomentuje poziom ligi, jak i drużyny na tle całej ligi? Choć ja osobiście jestem niezadowolony z tego, co osiągnęliśmy, ponieważ początek sezonu wskazywał na to, zresztą pierwsza runda, byliśmy na 5., 6. miejscu, wskazywała na to, że będzie dużo lepiej i liczyłem też, że będę właśnie na tych miejscach już na ostatecznym rozrachunku tabeli rozgrywek na koniec sezonu. Natomiast zaczęły pojawiać się różnego rodzaju też kontuzje. Ja od 5 ostatnich meczy to praktycznie rzecz biorąc nie mieliśmy przyjmujących zawodniczek. Kontuzje, choroby, a jak nie ma przyjęcia, nie ma kompletnie żadnej gry. Nasze środkowe, które całkiem dobre są, no, były prawie że bezużyteczne, bo nie było przyjęcia do siatki. No, czyli ona sobie mogła tylko statystować, ewentualnie no, w bloku, powinna się wtedy wykazywać w bloku. Dlatego ja jestem trochę, nawet powiem, zniesmaczony tą końcówką. Oczywiście u nas nie spadamy. No właśnie w tym momencie widzom należą się wyjaśnienia, jak to się dzieje, że mamy 11 miejsce w tabeli, ostatnie, i jednak mimo wszystko zespół Politechniki nie spada. Dlatego, że na samym początku już, może to też niedobrze, Polski Związek określił tylko wejścia ze względu na to, że dwie drużyny po prostu rozwiązały się. I ja powiem, że mimo, że to, że mnie strasznie to 11 miejsce boli strasznie, to, że tyle zachodów, tyle pracy fizycznej na boisku, na obozach włożonych, a sukcesu nie ma, bo to, że żeśmy się utrzymali, to nie jest dla mnie jakby takim osobistym sukcesem. Czy przyczyn porażki, przyczyn tego słabszego sezonu nie upatruje pan w tym, że przed sezonem właściwie między zespołem z drugiej ligi a tym zespołem pierwszoligowym praktycznie całkowicie odmieniony skład? Z poprzedniego sezonu pamiętam Gosię Sikorę, Annę Wrzeszcz, Patrycję Ząbek, Patrycję Drożdzińską, Nikolę Rybakiewicz. Czy w tym, że te zawodniczki po raz pierwszy się praktycznie spotkały w jednej drużynie, nie wpłynęło na taki właśnie stan ich formy, ich poziomu? No, to oczywiście nie była wymiana całej drużyny, bo jak pan wyliczył te zawodniczki, to one już były w drugiej lidze. Natomiast nawet te, które w tej chwili pan wyliczył, nie żebym umniejszać chciał każdej z nich, ale jednak poziom pierwszej ligi jest dużo wyższy niż w drugiej lidze.
dużo wyższy. I nie jest tak łatwo przejść z drugiej, nie wzmacniając się zawodniczkami z czołówki pierwszej ligi. No myśmy się powzmacniali, ale nie były to takie zawodniczki, które już miały zaliczone mecze w pierwszej lidze, gdzie były właśnie w czołówce. Jaki skład przewiduje Pan na kolejny sezon? Czy te zawodniczki, które teraz Pan dosyć mocno je krytykuje, część się nie sprawdziła, części prawdopodobnie kończą się kontrakty. Jak Pan ocenia, czy ma Pan już jakiś pomysł, jakiś zamysł, jak to może wyglądać w przyszłym sezonie, jeżeli chodzi o kadrę? No teraz jeszcze nie mogę powiedzieć całkowicie, bo jeszcze zawodniczki mają kontrakty. Na pewno zmieni się, jeżeli w ogóle chcemy grać w pierwszej lidze i chcemy odgrywać jakąś rolę. A to, chcecie? To znaczy, to jeszcze za chwileczkę powiem. Natomiast na pewno zmieni się co najmniej w 70% skład. A pytanie, czy my mamy taką ochotę odgrywać jakąś rolę w tej pierwszej lidze, odpowiadam tak, ale są jakby te dwa warunki takie. Pierwszy to jest ten finansowy, który niestety problemy są ogromne, bo jak już wcześniej powiedziałem o tych kwotach, które muszą być zapewnione, żeby zespół funkcjonował. I druga sprawa, kadrowe. Teraz trzeba te zawodniczki, które są gdzieś młode, które mogą przyjść na studia, z którymi można dużo popracować, bo my dużo pracowaliśmy, żeby one podnosiły swoje umiejętności. I jeżeli te dwie rzeczy nam się zgrają, to my jesteśmy zdeterminowani w dalszym ciągu ciężko pracować. Życzymy sukcesów na kolejny sezon, ale nie sposób Pana nie zapytać o pozostałe drużyny Politechniki Śląskiej. No jest Pan prezesem, jest Pan chyba najbardziej kompetentną osobą, żeby się wypowiadać. A jak Pan oceni pozostałe drużyny? Tak na koniec podsumowując, pozostałe drużyny, zarówno koszykarze ostatnio zakończyli sezon, siatkarze dużo wcześniej, rozbitki w curlingu ostatnio zdobyły Mistrzostwo Polski juniorek po raz kolejny. Jako też dyrektora Ośrodka Sportu, interesują przede wszystkim występy naszych zespołów i naszych zespołów studenckich, bo po to też nasz klub pracuje, żeby później osiągać sukcesy w Akademickich Mistrzostwach Polski, w Akademickich Mistrzostwach Śląska. To są nasze rozgrywki, w których bierze udział w ogólnopolskich już 41 konkurencji dyscyplin, a tutaj w Akademickich Mistrzostwach Śląska 45 dyscyplin. W związku z tym proszę sobie wyobrazić, w ciągu roku 45 dyscyplin, które niektóre grają całe ligi, niektóre mają kilka występów, tak jak na przykład lekkoatletyka mają, czy wioślarstwo, czy na przykład wspinaczka górska, czy kolarstwo. Jest kilka tur, w których rozgrywają te zawody. I później na końcu jest podsumowanie właśnie tych kilku zawodów. Jak już wspominałem, w miniony weekend większość rozgrywek pauzowała. Nie dotyczyło to jednak spotkań piłkarskiej ligi okręgowej w grupie Katowice 3. W sobotę Fortuna Gliwice uległa na własnym stadionie 1-2 ekipie LKS Krzyżanowice i z dorobkiem zaledwie 3 punktów wciąż jest czerwoną latarnią rozgrywek. Po drugiej stronie bieguna dotychczasowy lider ŁTS Łabędy zremisował z Rafako Racibórz i stracił prowadzenie w tabeli. Potknięcie Gliwiczan wykorzystał zespół Wilki Wilcza, który pokonał Silesię Lubomia i wyprzedził drużynę z Łabęd w ligowej klasyfikacji. Nasz program dobiegł końca. Na kolejną dawkę sportowych informacji z Gliwic zapraszam już za tydzień. Dziękuję serdecznie za uwagę. Radek Nostal, do widzenia.